Parking wielopoziomowy przy ulicy Keleskrauza zostanie przebudowany w ramach tzw. projektu multimodalnego współfinansowanego z funduszy unijnych. Po remoncie parking będzie jednym z elementów tworzonej w mieście strefy wygodnego ruchu. Na przetarg dotyczący remontu parkingu zgłosiły się 4 firmy. Wyłoniliśmy wykonawcę, podpisaliśmy umowę, a więcej wykonawca jest już wprowadzony na plac budowy. Za chwilę będzie widać więcej, jeśli chodzi o front robót na parkingu. I do końca tego roku wykonawca ma czas, aby z powrotem wykonać te prace i z powrotem będziemy wprowadzać tam samochody. Przebudowa parkingu przy ulicy Keleskrauza i dostosowanie go do systemu Parkuj i Jedź zaniepokoiła osoby, które parkują tam swoje auta, ale ich obawy rozwiewa wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak. Nigdy nie powiedziałem, że mieszkańcy nie będą mogli i tak po spotkaniu w ubiegłym tygodniu z mieszkańcami również taką informację przekazałem. Przekazałem również, że część tego parkingu chcemy wydzielić pod abonamenty. Będzie to około 80 samochodów na najwyższych kondygnacjach tego obiektu. Remontem i przebudową parkingu zajmuje się firma z Jastrzębi, która za wykonanie usługi zaproponowała prawie 600 tysięcy złotych.